Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 208. W tym odcinku do podcastu wraca uwielbiana przeze mnie Justyna Deprado, z którą fantastycznie się rozmawia i dzisiaj zaczynamy rozmowę o intuicyjnym działaniu w biznesie. Jeśli ciekawi Cię, w jaki sposób korzystać z intuicji, kiedy działasz biznesowo, to ta rozmowa przyniesie wiele pomocnych wglądów i przydatnych narzędzi. Serdecznie zapraszam. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, w którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Justyna, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Jest to rozmowa z jakiegoś całkiem nowego cyklu, w którym spotykają się dwie kobiety prowadzące biznes w sposób holistyczny i rozmawiają o tym, co działa, co zadziałało do tej pory, co działa nadal, i dzisiaj bierzemy na tapetę soczysty temat, czyli intuicja. Zanim zaczniemy, powiedz proszę, kim jesteś i jak się nazywasz? Cześć Marysiu, cześć wszystkim osobom, które nas słuchają. Ja się nazywam Justyna Deprado. W Wytwórni Obfitości pomagam głównie kobietom wzmocnić kontakt z intuicją, wyraźnie słyszeć przekazy z duszy. Uczę też, jak łączyć się z własnymi kronikami Akaszy i zajmuję się również tym aspektem, który jest często pomijany w procesie odbudowywania połączenia z duszą, a mianowicie umysłem, tym świadomym i podświadomym. Stworzyłam też autorską metodę aktualizowania podświadomości, żeby dotrzeć do tych najbardziej ukrytych blokad umysłu i móc na co dzień cieszyć się dostępem do intuicji, do głosu duszy. I to jest to właśnie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Wiesz, tak pomyślałam sobie, Marysiu, że my często rozmawiamy o tym, jak prowadzić biznes intuicyjnie, holistycznie, i warto, żeby te niektóre z naszych przemyśleń, które są bardzo wartościowe, po prostu podzielić się z nimi z większym gronem. Mm-hmm. No dobrze, to od czego zaczniemy? No właśnie, więc jak tak sobie myślałam o tym, o czym najczęściej rozmawiamy, to stwierdziłam, że warto by było, nie wiem, jak ty tutaj uważasz, żeby podzielić się informacją, dlaczego w ogóle warto wprowadzić intuicję do biznesu, zacząć kontaktować się z duszą po to, żeby podejmować decyzje. Po co to w ogóle? Czemu nie prowadzimy biznesu typowo z umysłu, tylko wprowadzamy ten element duszy, serca, intuicji? Mhm. To może powiedz na początku, jak to jest u ciebie, bo ty masz taką ciekawą też ścieżkę rozwoju z bycia bardzo opartą o umysł w twojej poprzedniej pracy, w twoim poprzednim życiu w cudzysłowie, do biznesu, który jest bardzo oparty o intuicję. Czyli u ciebie to jest zwrot o 180 stopni. Tak. Wcześniej, jak pracowałam w korporacji, to było rzeczywiście bardzo dużo umysłu, chociaż muszę ci powiedzieć, że jak tak patrzę wstecz, to było bardzo dużo intuicji w ogóle w moim życiu. Tylko że ona była bardzo odpychana i rzadko miałam odwagę, żeby za nią pójść. Miałam odwagę, żeby powiedzieć głośno, to jest to, co ja czuję, i nie zważając na to, co mówią inni wokoło mnie, po prostu szłam za tym. Więc
uważałam zawsze, że umysł jest tą pewniejszą, takim pewniejszym miejscem, z którego warto podejmować decyzje. I rzeczywiście, jak zaczęłam tworzyć biznes coachingowy, to zaczęło nie działać tak, jak do tej pory dla mnie. Czyli zaczęłam wchodzić na takie tereny, na które prowadził mnie umysł, które po prostu nie były moje. A jak nie były moje, to nie dawały takich efektów, jakich ja potrzebowałam, jakich chciałam. Tutaj już jest kilka przykładów, ale myślę, że ty też możesz tutaj coś powiedzieć na ten temat. No, mnie od razu przychodzi do głowy przykład webinaru, bo ty też masz taki przykład, prawda? Ja mam taki przykład, w którym ktoś uczył mnie, jak prowadzić webinar w takiej rozpisce minutowej, że 5-7 minut się przedstawiam, opowiadam swoją historię i tak dalej, i tak dalej. Cały był taki przepis jak na dobry sernik na prowadzenie webinaru i ja poprowadziłam ten webinar tak, jak umysł mi podsunął, mój umysł, umysł moich mentorek w tym czasie i to był najgorszy webinar, jaki kiedykolwiek poprowadziłam. Miałam na nim zerową sprzedaż, nikt nie kupił kursu, który proponowałam. Do tego był to jeden, jedyny webinar na pewnie ponad, nie wiem, pewnie koło 500, które poprowadziłam po dziś dzień, na którym zdarzył mi się hejt. I ta reakcja moja była taka, co tu się wydarzyło? To była reakcja na to, że opuściłam swoją intuicję, swoje prowadzenie, dzielenie się tym, co przeze mnie przepływa, na rzecz przepisu, który zniewolił moją ekspresję i wytworzył taką ścianę pomiędzy mną a moimi odbiorcami. Okazało się, że to, co we mnie najcudowniejsze, najbardziej autentyczne, ciepłe, przyciągające dla ludzi, zostało zablokowane przez konwencję i przepis na udany webinar, a ten webinar, jeszcze raz to powiem, był najgorszym, jaki kiedykolwiek poprowadziłam. Miałam dokładnie taką samą sytuację. I to był mój pierwszy webinar, jaki kiedykolwiek poprowadziłam. I to było tym bardziej tragiczne przeżycie dla mnie. I też jak skończyłam ten webinar, to miałam takie poczucie, że kurczę, co się właśnie wydarzyło? Przecież to nie byłam ja. Tak jakbym, wiesz, założyła taką maskę, zaczęła mówić do ludzi i potem jak skończyłam, to stwierdziłam, przecież to nie ja. Muszę się, wiesz, muszę wrócić do siebie. I tak. Właśnie mam wrażenie, że, znaczy jestem pewna, że tak właśnie działa, tak właśnie dzieje się, kiedy prowadzimy biznes tylko i wyłącznie z umysłu. Kiedy bierzemy to, co nam dają jako pewnik, kopiujemy to, co kiedyś ktoś wypracował, nie patrząc na to, czy to jest zgodne z nami. I no, to nas prowadzi po prostu do takich miejsc, gdzie my się nie czujemy sobą i przez to też nasz biznes, no, odzwierciedla tą energię i nie działa dla nas tak, jak chciałybyśmy, żeby działał. Mhm. Wiesz, o czym myślę? Myślę o marketingu, bo tak jak w tym przykładzie z webinarem, ja nie czułam się jeszcze ekspertką od webinarów, więc zaufałam komuś, prowadzeniu, recepturze. Tak samo z marketingiem, przez pierwsze miesiące współpracy z agencją marketingową słuchałam tego, co się robi i ignorowałam głos intuicji, który mi mówił, że kurczę, jednak nie, ja znam swoich klientów, ja wiem, czego oni potrzebują, czuję w sobie taką niezgodę na wykrzykniki, na kolor czerwony, na drukowane litery, na te wszystkie hasła kup, bo jak nie kupisz, to świat się skończy, ale brakowało mi zaufania do tego, że moja intuicja waży tyle samo albo nawet więcej niż wiedza marketingowca z 10-letnim doświadczeniem. A jeszcze jak się siada przy stole z kimś, kto mówi, wiesz Maria, ja prowadzę tą agencję, czy tą w ogóle, nie wiem, gazetę, czy cokolwiek od tylu lat i wiem, co działa, czyli daje ci też do zrozumienia, że kurczę, nie znasz się dziewczyno, słuchaj się, to ta intuicja tym bardziej cichnie. Niemniej jednak ja akurat trafiłam na fenomenalną agencję, z którą współpracuję do tej pory i dla mnie to doświadczenie było doświadczeniem ufania głosowi intuicji, który mówi mi, jak wykorzystywać marketingowe narzędzia, takie jak reklamy na Facebooku, ale robić je po swojemu, w swojej tonacji, ze swoją energią i ze słowami i z obrazami, które współgrają z tym, kim ja jestem i co oferuję moim klientom. Tak, i tutaj wiesz, poruszasz taki ważny temat już, bo nasuwa się pytanie, ile intuicji w biznesie, a ile
wiedzy, no bo tutaj mówiłaś na początku, że w marketingu nie miałaś tej wiedzy też i przez to intuicja też nie wiedziała, jak się może poruszać, w jakiej sferze się może poruszać. I tutaj, wiesz, jest takie pytanie, które do mnie przychodziło, jako takie potencjalne pytanie, które mogą mieć osoby, które nas słuchają. Kiedy ja mam sięgać do umysłu? Kiedy mam sięgać do intuicji? Czy ja mam się całkowicie zatracić w tym, zatracić tak w cudzysłowie, bo to może być taki strach w tej intuicji i iść tylko za tym, co, do czego mnie ciągnie, co ja czuję? Czy rzeczywiście też coś rozumowo analizować, planować? Masz tu jakieś przemyślenia? Zaczęłabym, wiesz, od czego? Od tego, jak to zrobić, żeby w ogóle mieć dostęp do intuicji. To jest akurat twoja wiedza ekspercka. To na przykład na gruncie Ajurwedy klienci często mówią, o, ja mam taką intuicję, żeby zjeść tabliczkę gorzkiej czekolady, a ja wiem, że to nie jest intuicja, tylko to jest zachcianka i to jest taka wypaczona inteligencja ciała. I wiem, że w intuicji rozumianej jako narzędzie do prowadzenia biznesu, do podejmowania decyzji też nie jest tak łatwo, że jak z młotkiem, że wchodzisz do warsztatu, on tam leży i wiesz, co z nim zrobić. To powiedz może, Justyna, najpierw, jak w ogóle mieć pewność, że ty masz dostęp do intuicji i że ona jest skuteczna jako narzędzie do podejmowania decyzji, bo to jest dla mnie jakby prerekwizyt pytania o to, jak często z tego korzystać. Bo jeśli narzędzie jest nieskuteczne, jeśli nie wiesz, jak się nim posługiwać, jeśli nie masz do niego zaufania, to im rzadziej, tym lepiej. A jeśli masz po prostu nożyczki i władasz nimi po mistrzowsku, to ile chcesz. Czyli jak odróżnić intuicję od umysłu? To jest takie pytanie, które często się pojawia u mnie na spotkaniach indywidualnych, na kursach. I ja mam kilka takich sposobów na to, żeby odróżnić ją na samym początku, kiedy jeszcze nie umiemy tego zrobić. Po pierwsze, intuicja jest takim głosem, który jest głosem albo odczuciami, które są lekkie, które są nienachalne, które są dla nas takim lekkim powiewem wiatru, czasami to tak lubię nazywać. I ten wietrzyk tak do nas przychodzi, jeżeli my nie poczujemy go, nie wyłapiemy, że o, tutaj tak pięknie mnie chłodzi tego gorącego lata, ten lekki, chłodny wiaterek, to on odlatuje i my już nie jesteśmy w stanie go złapać. Czyli to jest ta chwila taka, która przychodzi zaraz po tym, jak słyszymy jakiś pomysł, kiedy spotykamy jakąś osobę. To są te pierwsze sekundy, kiedy intuicja nam mówi, czyli posługuje się zmysłem słuchu, zmysłem czucia, wewnętrznego wiedzenia albo widzenia. I ona, to jest taka chyba główny sposób na odróżnienie tej intuicji od głosu rozumu, który wchodzi zaraz potem. I kiedy na przykład słyszymy jakąś propozycję do zrobienia cudownego projektu i czujemy motylki w brzuchu i jakieś ciarki nas przechodzą takie przyjemne, i mówimy, tak, to jest to, ale dosłownie 5 sekund później przychodzi umysł i mówi, ale ty nie dasz rady, nie jesteś wystarczająca, i cały ten monolog. I tutaj jest głos umysłu, który często jest głosem, tak mówimy w cudzysłowie, głosem rozsądku, ale to jest głos, który po prostu chce nas chronić przed porażką, przed krytyką, przed osamotnieniem. I to są już te wszystkie monologi umysłu, które bardzo często możemy słyszeć na co dzień, kiedy mamy rozgadanego wewnętrznego krytyka. I on sprawia, że nasza energia już troszeczkę spada, czujemy większe przytłoczenie, czujemy takie większe jakby przyczepienie do ziemi w takim znaczeniu, że już nie mamy takich dużych skrzydeł, że możemy zdobywać świat, tak? Bo intuicja bardzo często nas do tego właśnie namawia, tylko czujemy taki większy ciężar, można by było powiedzieć. Mhm. Tak, to jest taki główny sposób, który ja widzę na odróżnienie głosu intuicji od głosu umysłu. A ty, jak to widzisz? Ja może podam przykład zastosowania intuicji w działaniach biznesowych, bo to pięknie zilustruje to, czym ta intuicja jest. Przykład pochodzi z dzisiejszego dnia. Siedzę sobie na kanapie, jem sobie owsiankę z takimi karmelizowanymi śliwkami i myślę o tym, że w
fajnie by było dać ludziom okazję dołączenia do szkoły Ajurwedy w takim ostatnim momencie. Taki final call for passengers traveling to, jak na lotnisku. Ostatnie wezwanie. I siedzę, jem i dzwoni telefon. Telefon do mojego męża, bo to jego numer podajemy tam, gdzie klienci chcą się skontaktować. I słyszę, że dzwoni kobieta, która pyta o kurs konsultantki ajurwedyjskiej, bo ona znalazła informację na stronie i od razu mam taki szeroki uśmiech. Jej telefon traktuję jako sygnał, że ten pomysł, który do mnie przyszedł, jest właściwy. Idę z nim do przodu. Co ciekawe, jeszcze dopowiem, że te telefony od klientów się zdarzają niezwykle rzadko. Czyli przez ostatnie 3 miesiące zdarzyły się 3. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję wszystkim, którzy piszą, a nie dzwonią. To nam ułatwia życie. I jak się pojawia jako taki rzadki ptak, to tym bardziej ma siłę oddziaływania. Jeden przykład. A teraz drugi. Drugi przykład zastosowania intuicji w podejmowaniu decyzji związanych z biznesem to jest moment zatrudniania nowej asystentki od mediów społecznościowych. W naszej rekrutacji jest dosyć obszerna ankieta, wyniki 2 testów, zadanie testowe i nagranie wideo, czyli dużo informacji do przetworzenia. Nasza menadżerka wysyła mi link do wideo dziewczyny, która ubiega się o to stanowisko. Pierwsze spojrzenie, ja już wiem, tak, ona jest nasza, ona jest dobrą częścią tego zespołu. Jeszcze nie widziałam jej pracy, nie widziałam jej zgłoszenia, nic o niej nie wiem i mam takie jednoznaczne zielone światło. Inne przypadki z przeszłości, widzę wideo, widzę zdjęcie, jeszcze nie zaczęłam słuchać, już mam od razu nie. I później idę do ankiety, patrzę na zadania testowe, wszystko się zgadza, ale moja intuicja dalej mówi nie. I to zazwyczaj oszczędza mi masę cierpienia, mówiąc dosadnie. Tak, i tutaj jest taki przykład na to, jak twoja intuicja już potrafi w bardzo wyraźny sposób dawać ci sygnały, jak już jesteś z nią bardzo zgrana. Zaraz ja ci teraz dam też przykład z mojego życia, z mojego biznesu, kiedy intuicja mówiła, ale również bardzo głośno mówił umysł, bo u mnie umysł jest bardzo głośny i bardzo często ma dużo do powiedzenia. I u mnie bardzo często to jest taka rozmowa między tymi dwoma, między intuicją i umysłem. I kiedy ja rekrutowałam osobę na wirtualną asystentkę, to również przychodziły do mnie zgłoszenia z krótkimi nagraniami i pamiętam, że był chyba jeden dzień na to, żeby te nagrania przysyłać, czy 2 dni i pierwsze nagranie przyszło do mnie od osoby, która idealnie spełniała wszystkie kryteria i dodatkowo przysłała nagranie jako pierwsza, więc mówię, przecież ona się będzie wyrabiała ze wszystkimi terminami, ale było tam coś takiego, że ja czułam, że jest jakieś drugie dno. Nie, w ogóle to nie było nigdzie pokazane, ale takie miałam przeczucie. Ale rozmawiałam z różnymi ludźmi też na ten temat, że to jest osoba, którą wybrałam i chciałam to sobie po prostu przegadać. I pamiętam, że jeszcze jej nie dałam odpowiedzi. Skończyła się rekrutacja i po skończonej rekrutacji przyszło do mnie jeszcze jedno zgłoszenie. I to była osoba, która nagrała informację, że przepraszam, że się spóźniła, ale czasami to jest tak jest, że te osoby, które przychodzą już po terminie, to warto się na nie otworzyć. W ogóle bardzo taką sympatyczną treść nagrała. I ja poczułam, że kurczę, to jest to. A mój umysł mówi, ale przecież się spóźniła, to się będzie spóźniała z terminami. To jak? Ty chcesz mieć taką osobę, co się będzie nie wywiązywała z terminów? I miałam taką rozmowę umysłu z intuicją. I zawsze, kiedy mam taką rozmowę, kiedy one się nie mogą dogadać, to mówię umysłowi, słuchaj, to nie jest walka o śmierć i życie. Spróbujemy, przekonamy się. Zawsze mówię do mojego umysłu, że to będzie taka przygoda, takie pójście w nieznane i przekonamy się, czy to, co podpowiada intuicja, jest okej. I wtedy będziesz mógł sobie swoje statystyki robić, umyślę, że tutaj wyszło, tutaj nie wyszło. I umysł na to poszedł. I rzeczywiście to jest asystentka, z którą ja współpracuję do teraz. Jestem z niej ogromnie zadowolona. Bierze udział w moich kursach, jest otwarta na rozwój duchowy i wspaniała osoba. Więc to jest kolejny przykład na to, że intuicja dobrze podpowiadała. Mhm.
Może zaczynając od tego, jak mówiła moja babcia, jak wpadniesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Więc jeśli stworzysz zespół, który bardzo mocno kieruje się umysłem i oczekuje od ciebie, że wszystkie decyzje z góry będą podjęte i nie będą się zmieniały, to ciężko być osobą, która korzysta z intuicji i intuicyjnie prowadzi biznes. Jeśli dobierasz sobie współpracowników, nawet fotografkę, mamy takie doświadczenia, pozdrawiamy Gosię de Oliveira, którzy pracują bardzo analitycznie, wszystko muszą mieć zapięte na ostatni guzik, a chcemy z nimi pracować bardziej intuicyjnie, to po prostu nie przejdzie. Czyli jakimś takim rdzeniem tego jest też otaczanie się ludźmi, którzy są otwarci na intuicję jako jedną z metod i wyraźne informowanie. Ja mówię zespołowi mojemu tak, słuchajcie, wiem, że potrzebujecie wiedzieć, co się będzie działo. Tu jest ramowy plan. Pewne rzeczy jeszcze się ładują. Jak tylko się dowiem, od razu wam powiem. I w ten sposób jest zaspokojona potrzeba tych osób w zespole, które są bardziej poukładane, analityczne, planujące, ale jest też uszanowana ta zdolność, czy ten dar prowadzenia z intuicji, prowadzenia z prowadzenia. Tak, i tutaj ja na przykład mam taki sposób z moją wirtualną asystentką. Mówię do niej, bardzo możliwe, że za 2 dni stanie się coś dużego. Możliwe, że będę potrzebowała twojej pomocy w tym i tym. Czasami tak nie jest, bo jednak rezygnuję z tego pomysłu, a czasami jest coś zupełnie innego, ale jakby daję jej znać, że możliwe, że będzie miała więcej pracy. I też takie właśnie sygnalizowanie osobom, które no, mają sztywny grafik czasami, potrzebują wiedzieć, ile czasu mają poświęcić danej osobie, to jest dla nich niezwykle ważne. Natomiast takie powiedzenie z góry, słuchaj, ja prowadzę biznes bardziej intuicyjnie, więc te plany mogą się trochę pozmieniać. Jeżeli możesz sobie zarezerwować więcej czasu tuż po naszej współpracy, albo jak my na przykład nagrywamy, tak naprawdę nigdy nie wiemy, ile czasu nam zajmie nagranie tego podcastu. Czy to będzie 20 minut, czy 40 minut. I to jest też fajne, że ja wiem, że ja sobie rezerwuję więcej czasu. Ty też masz przestrzeń na to, żeby zrobić na przykład 2 odcinki pod rząd. I dzięki temu mamy taką przestrzeń, żeby ta nasza intuicja przepływała, a nie była blokowana przez presję czasu, przez umysł po prostu, który zaczyna się stresować, bo to mam za mało czasu, a tutaj muszę, a tutaj pilnuj tego i wtedy się blokuje. Bo dla intuicji najgorsza jest po prostu taka ta presja. Mhm. A propos presji, to dopowiedziałabym o presji środowiska, w którym pracujesz. Na przykład w sferze kreowania kursów online, presja, żeby wszystko robić zawsze tak samo i tylko wprowadzać delikatne ulepszenia, udoskonalenia tam, gdzie może działać jeszcze lepiej. A ja na przestrzeni ostatnich lat widzę, że każdy z ostatnich lat jest bardzo inny. Klienci są gdzie indziej. Dominujące myśli, wibracje, pragnienia, obawy dotyczą innych tematów. 2020 a 2023 to są zupełnie inne realia prowadzenia biznesu. I na przykład w tym roku Szkoła Ajurwedy otwierała się 4 razy, za chwilkę się otworzy 5 raz, bo to pasuje do tego, co ja intuicyjnie wyczuwam wśród moich klientów, że potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji, że pewne rzeczy się ważą do ostatniej chwili. I to też wymaga takiej odwagi, zaufania głosowi, który daje ci tą elastyczność dopasowania się do zmieniających się okoliczności, a nie sztywnego postępowania według jakiejś formuły, która, tak jak powiedziałaś, blokuje tą mądrość, tą ekspresję, to dopasowywanie się do tego, co teraz jest aktualne, a nie było aktualne 5 roku temu czy 2 lata temu. Tak, i tak samo widzisz, ja też prowadzę kursy grupowe i mam wrażenie, że zeszły rok jest zupełnie inny niż ten rok i w momencie, kiedy myślę o zmianie formuły programu grupowego, to pojawia się taki głos w moim umyśle, no ale jak to? Przecież kursy grupowe nie mogą stawać się tańsze, muszą się stawać droższe z roku na rok. A ja mam przeczucie, że ze zmianą formuły też ma iść cena troszeczkę w dół, ale umysł mówi, no jak to będzie wyglądało? Przecież jest inflacja, ma iść do góry, nie na dół. I tutaj znowu jest ta intuicja mówi jedno, umysł mówi drugie. I tak, w moim przypadku to jest znalezienie tego złotego środka, ile daje umysłowi, ile daje intuicji. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl / 208
gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu, a w opisie, jak zwykle, linki do tego, co aktualnie na tapecie, że tak powiem, na afiszu w Agni Ajurveda. Dzięki serdeczne, że tu jesteś i słuchasz. Pozdrawiam Cię ciepło, pięknego czasu, pomimo tego, że za oknem listopad. A jak powiedział jeden z moich nauczycieli Ajurwedy, jest taki dzień w listopadzie, kiedy wszystkim nam przyda się porządny kawałek sernika. Zatem kochana, kochany, dobrego sernika. Do usłyszenia.